Go next. Pa, para, 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 para. Co my tutaj mamy? Mamy Żar Żykieła. Żar Żykiełem chyba jeszcze nie mam zrobionego achievementa. A tak, nie mam. Dobra, weźmy go. Co pójdziemy, nie wiem, w co, w jakieś Divine Shieldy? No nie, 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 nie. Zebaleństwa chętnie zobaczą cię w akcji. Co my tu mamy? No mamy takiego ziomka. To niech będzie. Tu. Ja mam dero. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Fly, fly, fly. Chyba tego nie wygram i dostanę 4 damage'u w ryj w pierwszej turze. What the fuck? Litość. Dobrze, że jesteś z powrotem. O. Podać ci coś? Trafiła się litość. Dostałem szybką trójkę. Daj 3 do ataku następnemu stronnikowi, którego kupisz w tej turze. I co, w następnej turze Hero Power i kupujemy to, nie? A to by wychodziło. Holo holmetku, holo holobaza. Zamrażamy. Halo, halo, Zbyszek. Dobra. Tap Hero Powerka. Podać ci coś? No i mrożonko tego. Nie lubię tej tury, to jest zawsze taka strata golda. Jak nie trafisz coina. No i co tam czaty? Co tam czaty powiecie? Powiecie coś, czy nic nie powiecie? Chyba się ryba. To co, ruszamy zawojować. Widziałeś, Mati, tą nową single player karciankę Inscription? Nie widziałem. Nie miałem okazji widzieć tego pięknego hitu, jak się domyślam. Ale też muszę przyznać troszkę. Że nie wiem, czy chcę widzieć. W sensie.
No, tam różne. Różne przemyślenia. Co się stało z docem? Ubisoft go wyłączył. Smoczy aspekt lubisz najbardziej? Masz przewagę. Oby tak dalej. Masz przewagę, masz. Komu ty ją dasz? Nie mogłeś tego zaatakować, żeby się zabić. Stary. Perfekto. Perfekto, perfekto. O, jeszcze tyle obrażeń. Jaki masz dalszy plan? Właśnie nie wiem. Czy ja chcę już kupić tego ziomka? No, jestem trochę w słabej kondycji, więc chyba wypadałoby. Co my tu mamy? Smok. Myślę, że zainwestujemy w tego. Nadzorca. No nie wydaje mi się, żeby coś tutaj robił sensownego w tym układzie. Chociaż teoretycznie z tym. Ale nie, bo to takie kurde jedynka, dwie dwójki. No słabo trochę. Troszkę słabo. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Rozłóż skrzydła i leć. Poleciałem. A, przegrałeś. Przegrałeś, panie Omu. Ma co prawda czwarty tier, ale 15 życia. No, czy z tego wyjdzie? Robi się tu naprawdę gorąco. Trochę sztosik. Murloki może? Jak se kupię tego... A nie no, chwila, kupimy tego i zobaczymy co mi wypadnie z piątego tieru. Mogłem kupić tego i go zbufować, ale w sumie gdyby mi wypadł Bran, to bez sensu to jest. No bez sensu. 23. Godzina duchów. Sekundeczka, malutka zmianeczka, bo muszę otworzyć Medica. Nie wiem, na którym ekranie się otworzy. No co tu się dzieje? Ciekawego. To co, ruszamy zawojować przestworza? Katun wzywa. Jak tam sprzedaż kursu YouTube? Lepiej niż myślałeś? Lepiej niż myślałem, to raczej nie, ale 40% bardziej niż zakładałem. Robi się tu naprawdę gorąco.
nawet najpotężniejszy. Przecież to chyba nie miało trochę sensu, tak teraz myślę. Więc jeszcze raz to powiem. Z kim ja walczyłem? No miał tam jakieś murloki, dobra. Ten murlok jest trochę beznadziejny. Trudno się mówi. Ty idziesz tu. Ty tu. A, ty w sumie tu idziesz. No chyba te murloki pójdę, tak myślę. Nie 40% lepiej niż myślałem, tylko 40% lepiej niż optymalne minimum. O. Chociaż to też jest z dupy stwierdzenie, no ale no wiadomo o co chodzi, nie? Ogólnie jestem zadowolony. No i też jestem zadowolony, kurde, z całej agendy, którą stworzyłem. Bo miało być 12 modułów, a jest 16 i nie wiem, czy nie dojdzie do 18, bo jeszcze mam dwa w głowie. Więc dosyć sztosik. Zawsze mówię, że dobra strategia to połowa sukcesu. Time's up. Jest remisik, może być. Dobra, nie wiem po co to robię, ale zrobię. Poproszę murloki. To dobry moment na wynajęcie nowych stronników. Niech będzie. Najpotężniejszy smok zaczyna jako piskle. O, ten też jest całkiem spoko. No, sprzedam go. Trzydzieści jeden ataku, no patrzcie typa. Ale nie, jest to super, mega dobra opcja. Muszę obczaić, to tam dodać więcej, aczkolwiek nie mam aspiracji na YouTubera, więc wyważenie kupię. Znaczy, no... Spoko, to nie mam z tym problemu. No spodziewam się, że nie wszyscy mają takie aspiracje. Natomiast, żeby obczaić, to raczej nie za bardzo masz gdzie, bo nie ma tego na publiku nigdzie, więc... Nie obczaisz. Tak myślę. Przynajmniej teraz, no. Będzie... Nie wiem w sumie kiedy. Może w grudniu coś się zrobi. Zobaczymy. Póki co robię porządek w studiu i czekam na jeszcze trochę sprzętu, żeby zrobić sobie ładny kadr. Żebym już nie miał myśli, a mogłem to nagrać lepiej. Bo zawsze takie mam. I jak będzie ładny kadr, to zaczniemy nagrywać. Jestem ciekawy, jak mi pójdzie nagrywanie. Czy to też będzie takie dłubanie, jak z Akademią Streamu, gdzie nagrywałem każdą lekcję po 5 razy, żeby była jak najlepsza, czy tym razem już mam trochę więcej doświadczenia i pójdzie bardziej gładko. Mam nadzieję, że to drugie. A, dajmy tego murloka, co tam. Murloków brak. Jest murlok. I teraz co robimy? Sprzedamy tego, żeby zwiększyć szanse na trafienie powtórki, nie? Opla. Chociaż może tego wafla powinienem sprzedać? Mam tylko jednego złotego kiepka. No tu nic interesującego nie ma. Weźmiemy stacy. I chciałbym dostać... Tu może coś? O, tu jest taki. Ale wydaje mi się, że trochę za późno na niego. Jest też taki. Ale to też nic specjalnego. O, niech będzie. Ale słabo to widzę. Myślałem, że strona modułu jest aktualizowana na bieżąco. Ale po co? Na tą stronę aktualnie nikt nie wchodzi.
Przynajmniej niezbyt wiele osób. Więc nie ma potrzeby. Będzie zaktualizowana, jak będzie się szykowało kolejne otwarcie. Teraz to nie ma żadnego sensu. No i niedługo, jak dobrze pójdzie, to wreszcie ruszę z kanałem. Chociaż muszę przyznać, że zabieram się za to, jak kurwa pies do jeża. Chyba nie wiem czemu. Czy wiem, bo nie lubię nagrywać filmów. To jest dużym problemem, jak myślisz, żeby być youtuberem i robieniu kursów wideo. No ale cóż. Auci. Świetny target. Wybili wszystkie agonie prawie i dopiero Brimandela. Nie łapy. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Opla. My kupujemy tego wofla? Chyba nie. Ale tego to już kupię. Czy my kupujemy tego wofla? I tyle. Kurde, muszę chyba komputer rozkręcić i wyczyścić, bo coraz głośniej szumi. Boję się, że niedługo odleci. Zawsze mówię, że dobra strategia to połowa sukcesu. Jest pan Murlock. No toż to siwo. To dobry moment na wynajęcie nowych. Są piraci. Są smoki. Twój ruch. Są piraci i demony. Jest pan Murlock. Czemu bufa dostaje akurat ten jełop? No ale nie wygląda to na ustawkę, którą miałbym wygrać. Coś tak czuję. A teraz jak coś się uszkodzi w kompie, to wymiana komponentu droga. No tak, no ale co się ma uszkodzić? Pewnie zakurzył, bo go nie sprzątałem od dawna. I co po takim czasie uważasz o Mercenaris? Zapraszam na mego YouTube'a, gdzie dzisiaj leciał 9-minutowy film na ten temat. Polecam. Podobno bardzo dobry. Zbiera bardzo dobre recenzje.
A właśnie, w sumie nie patrzałem. 95% łapek w górę, 17 łapek w dół. Nieładnie. No dobra. Czy ja wierzę w to, że przegram? Tak, wierzę. Pojebać.